Państwa dzisiaj w tych naszych reklamówkach naszego radia, Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, mówimy o różnych rocznicach, o urodzinach, chociaż my jako święci w dniach ostatnich tego złego systemu rzeczy ani imienin, ani urodzin, ani nic, ani żadnych babilonek nie będziemy oglądać. Ja tak powiedziałam wczoraj i przedwczoraj temu Andrzejowi Kołakowskiemu, że proszę oglądać Babilon Wielki. Wielki Babilon. To dzisiaj już no, jako ten moher był taki jakiś osowiały, niezadowolony, nie uśmiechnął się. Coś czuję, że przecież ja tylko żartowałam, że jest taki program Babilon Wielki, no to przecież może zobaczyć, bo bardzo dużo obrazków ciekawych, ilustracji kolorowych, że jest nierządnica w szkarłacie, siedzi na bestii, co to jest, kto to jest, jaka historia, że to można by było przejrzeć. Także ludzie jakoś nie są zainteresowani tymi, proszę Państwa, sprawami, tematami religijnymi i teraz komu i czemu służyć by miały te książki, których pokazujemy tylko 4 na temat papieża. Przecież tam na górze po lewej stronie są tysiące książek o papieżu. Jaki to wpływ ma na postępowanie, na myślenie, na nastawienie rzutuje? Wcale nie rzutuje, bo jak dzisiaj oni tak kaszleli, chrumczeli, nerwówka taka była, no ja przepraszam bardzo, co to dzisiaj jest? Niedziela, to jeszcze na mszę do świętej Anny zdążycie popracować przy tej tacy. No, także pod kolumnę Zygmunta i tutaj przez park na skróty, gdzie jest linia tramwajowa, trasa WZ Polski Tramwaj do świętej Anny, no bo i tak wszyscy wiedzą, że Warszawa jest kościelna, że Warszawa jest moherowa, że Warszawa jest katolicka i że te msze to są w niedzielę i święta jeszcze od 21 do 22, także zdążycie się tam jeszcze wyciszyć. No, także proszę Państwa, bądźmy dobrej myśli, bo jak na razie to i tak wszystko co tu jest pod Bałtykiem w Polsce to jest jako moherowe mówią, Michnik tak zawsze mówił, klasy drugiej. Ja mówię, że jeżeli jeszcze weźmiemy i Kubę jako ten kraj więzienniczy, to jeszcze i krajem trzeciego świata Polska będzie. Także wszystko jest, proszę Państwa, w dobrym kierunku idzie, średniowiecze wraca, zapraszamy serdecznie, a Anglików nie ma, bo przecież z Harvardu, z Londynu, z Anglii, proszę Państwa, Anglik tutaj nie przyjedzie do Polski, jakaś Arabka czasem się trafi. Tutaj Państwo widzą też Murzyn przy tych książkach, przy tych komputerach i tutaj, gdzie dzisiaj tak cały tydzień koczowałam tutaj z tej jednej strony, słychać wszystko, co ci ochroniarze tam wygadują, jakie głupoty, że oni zamiast tak gadać, plotkować, bo to wiecie Państwo, wiocha na płocie, Warszawa cała, nie tylko jubilerska na Pradze Południe, ale po Wiśle też. To więc oni gadają i gadają, a na pewno w pracy nie są tacy sumienni, skoro gadają. I tutaj trzeba byłoby się puknąć w łeb. Czemu ten Polak i przed szkodą, i po szkodzie jest głupi? Księdza, który zrzucił sutannę i później mówi, że jest gejem. Po fakcie. A tak. Tutaj jeszcze czym innym jest nie tylko mówienie jestem gejem, ale też mówienie jestem w związku, jestem szczęśliwy, nie zamierzam.